Myślę, że wszyscy wiemy, co wydarzyło się wczoraj w Izraelu. Ten kraj jest mi bardzo bliski. Ja się modlę i o Izrael, ja kocham Izrael. To jest moje powołanie. Natomiast myślę, że każdy człowiek wierzący powinien modlić się o Izrael. Pomijam już taką motywację, żeby po prostu życzyć dobrze temu narodowi. Amen. Ale jeżeli nie masz tej motywacji, jeżeli nie masz gdzieś głęboko w sercu Izraela, to módl się dlatego, że po prostu wróci do ciebie błogosławieństwo, jeżeli to będziesz robić. Amen. I chciałam jeszcze taką rzecz poruszyć. I to jest w ogóle to, co się stało. Jest absolutnym ewenementem. Nie było czegoś takiego od powstania państwa Izrael. Oni tak jakby oślepli. Tak. Pierwszy raz. Oni tak jakby oślepli. Po prostu tak jakby tego nie było. Na tak masową skalę zostali zaatakowani tak naprawdę wewnątrz swojego kraju. I teraz izraelska armia, o tym wiem, dowódcy w armii w izraelskiej, izraelska armia, cały ten naród jest niezwykle dumny, był niezwykle dumny, powiedziałabym wręcz pyszny, niezwykle dumny z powodu swojej obronności, z powodu swojej siły, z powodu swojej strategii, z powodu technologii, z powodu tego, że są niezniszczalni. Oni byli z tego powodu bardzo dumni. I oni są teraz po prostu złamani. To jest dla nich po prostu, to jest dla nich dramat. To jest dla nich dramat. Oni są zdruzgotani. I ja was bardzo chciałam zachęcić do modlitwy. Amen. O Kościół w Izraelu. Amen. Dlatego, że jest tam Kościół i to jest duży Kościół. Ja mam tam przyjaciół, wierzących przyjaciół. Byłam tam przez jakiś czas, obracałam się w kręgach chrześcijańskich. W Izraelu są żywe kościoły. W Izraelu jest dużo żywych kościołów, które chodzą w uzdrowieniach, w znakach i cudach. Ja takie kościoły tam znam. Tam są ludzie wierzący. I teraz ten kraj jest zdruzgotany. Ten kraj stracił to przekonanie, przeświadczenie o swojej sile. I to jest czas Kościoła. To jest czas Kościoła. Teraz Kościół tam może zacząć Amen. Robić dobrą robotę. Amen. Ale warunek jest taki, żeby oni się nie przestraszyli. Amen. Żeby się nie schowali w kącie. Żeby nie trzęśli się o siebie. Tylko żeby kładli życie i szli i głosili Ewangelię. Bo w takim miejscu, w jakim znalazł się ten naród, otwierają się serca. Gdy człowiek potrzebuje pomocy, otwiera się jego serce. Oni potrzebują pomocy. Z ich przekonania o własnej sile został proch. Został proch. I to jest moment, że mogą się odbić i uwierzyć w Mesjasza. Więc Amen. Kościół, to jest w ogóle moim zdaniem, okej, okay, potrzebujemy się modlić o Izrael, w sensie o ich, o to, żeby zwyciężyli, o to, żeby ich dróg nie zniszczył, tak. Ale ja uważam, że kluczowa jest modlitwa o to, żeby Kościół wiedział, że to jest jego czas i zrobił pracę, którą ma do wykonania. Amen. To jest zasadnicze, bo to przecież chodzi o zbawienie tego narodu. Jak Amen. Oni mają zostać zbawieni, jeżeli nie usłyszą Ewangelii? Więc módlcie się o Kościół w Izraelu. Módlcie się o Izrael, módlcie się o Kościół w Izraelu. To jest w naszym interesie, żeby tam się dobrze działo.